No już gratulowałem trenerowi po zakończeniu spotkania. Muszę to zrobić jeszcze raz i trenerze gratuluję tego okazałego zwycięstwa. Proszę Państwa, niedawno jeden z działaczy w Kluczborku powiedział mi, że brak wyników zadowalających naszego zespołu bierze się stąd, że mamy małe zaangażowanie w grze naszych piłkarzy. Nie zgodziłem się z tą tezą, natomiast dzisiaj chyba muszę go przeprosić i stwierdzić, że po prostu miał rację, dlatego że my w pierwszej połowie wyglądaliśmy, jakbyśmy myśleli, byli zupełnie gdzie indziej, jakbyśmy byli na boisku w Tarnobrzegu. Być może jeszcze w autobusie, a być może jeszcze gdzieś indziej. Siarka grała, natomiast my patrzyliśmy na to, co się dzieje na boisku. Uważam, że przekroczyliśmy dzisiaj pewną granicę, pewną barierę, która związana jest z dotarciem drużyny, z cierpliwością i czasem dla tych zawodników, którzy dołączyli i w Kluczborku się aklimatyzowali. Zresztą dotyczy to również tych zawodników, którzy u nas w zespole zostali z poprzedniego sezonu. Jak zareagować na taki wynik w takim momencie, w 9. kolejce? Z pewnością w pierwszej kolejce jeszcze łatwo to przełknąć, natomiast na tym etapie, na którym jesteśmy dzisiaj, jest to niezwykle bolesne i trudne dla nas. Na pewno czeka nas teraz trudny moment, kilka tych następnych dni, dlatego że musimy się zastanowić, jaka droga w przyszłość z tą drużyną i co musimy tak naprawdę zrobić. Bo myślę, że wielu z nas po prostu nie udźwignęło ciężaru i zadań, jakie zostały przed nimi postawione. Spotkaliśmy się z drużyną, która ilość zdobytych punktów i miejsce w tabeli chyba nie odzwierciedla tego, jaką jakość prezentuje ta drużyna. Uważam, że jest to wartościowy zespół. I ja myślę, że wcześniej czy później oni pójdą w górę. Wiedzieliśmy o tym, ponieważ po analizy meczu Kluczborka stwierdziliśmy, że jest to taka drużyna, która potrafi grać w piłkę. I dla nas najważniejsze zadanie przed meczem i w trakcie meczu to było grać tak, żeby nie stracić bramki. Szczególnie pierwsza połowa pokazała, że odpuściliśmy jakby posiadanie piłki, a skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na odbiorze piłki i przejście do kąty. Zresztą w większości czasu gry podobna taktyka nas charakteryzowała i to okazało się bardzo skuteczne, bo Kluczbork był przy piłce, wykonywał ataki ofensywne, ale myśmy dużo piłek przechwytywali w środku pola i przechodzimy do kąty. Także skończyło się 3 bramkami, mogło się skończyć dużo wyżej. Z tym, że mogła być ciekawa sytuacja i ciekawe, jakbyśmy zareagowali, gdyby Kluczbork wykorzystał tą sytuację. Chyba bodajże 2 sytuacje mieli takie bramkowe w końcówce pierwszej połowy i gdyby strzeli tą bramkę kontaktową, to mogło być różnie. Cieszę się z wyniku, z kolejnego zwycięstwa, bo te zwycięstwa są nam potrzebne po nieudanym początku tego sezonu. Mam nadzieję, że drużyna poprzez zdobywanie tych punktów i strzelanie bramek dojrzewa na tyle, że bo były te fragmenty takie z początku naszej gry, w początkowej fazie sezonu, gdzie mimo dobrej gry przegrywaliśmy. Dzisiaj gramy jakby bardziej skutecznie, może mniej widowiskowo, ale bardziej skutecznie. No i efekty są takie, że kolejny mecz wygrywamy. Jest dużo optymizmu w zespole i dobra klimat i atmosfera. Cieszę się z jednego, że zaczynają strzelać zawodnicy, którzy jakby nie mają pewnego miejsca w drużynie, jak Krzyżniakiewicz, piękną bramkę strzelił rzutu wolnego, jak Janeczko, który chyba pierwsza bramka była jego. Jak Raduli, który nie zawsze wychodzi w pierwszym składzie, albo nie gra pełnych 90 minut. Także ciekawa jest rywalizacja w zespole, ciekawa się znów fajna atmosfera się tworzy, bo wyniki w jakiś sposób budują tą atmosferę. Mam nadzieję, że do końca rozgrywek pójdziemy jeszcze w górę. Dziękuję. Do widzenia. Proszę się nie załamywać, trenerze, bo ja mówię, jest to wartościowa drużyna i myślę, że zaskoczycie na tyle, że również pójdziecie w górę. Jeżeli
Jeśli zdążymy, to Czy jakieś pytania Państwo macie do trenera? Leczy się, jest to kontuzja, uraz przyczepu mięśnia dwugłowego. Minimum 2 tygodnie będzie wykluczony z treningu i z gry. No ale cieszę się, że mamy dublerów na tyle wartościowych, że nie widać tych ubytków, chociaż nie ukrywam, że Konrad Stępień to jest Konrad Stępień i bardzo wartościowy zawodnik jako kapitan, jako człowiek, jako piłkarz.